Prymas z Polski, potrzebujemy siebie nawzajem. Potrzebujemy siebie nawzajem, a Pan Bóg potrzebuje naszych oczu i naszych dłoni, naszego serca i naszej miłości, z którą idziemy, zachowując wszystkie zasady bezpieczeństwa, do sióstr i braci, podkreślił prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia. Prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak, składając życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia, podkreślił, że od wielu miesięcy widzimy, że ciemności zgromadziły się i zaległy nad nami. Powracają kolejne fale pandemii, przeżywamy lęki i niepokoje społeczne, podziały i niezgoda rodzą w nas ból i strach. Tak wielu z nas jest dziś przestraszonych i zagubionych. A jednak sam Bóg nas przecież zapewnia: ja nie zapomnę o Tobie. Nasz Bóg jest Bogiem, który przychodzi. Prymas zaznaczył, że w świętą noc Bożego Narodzenia jeszcze raz usłyszymy radosną nowinę: dziś narodził się Wam Zbawiciel. W liturgii przeżywamy na nowo tajemnicę Boga, który przychodzi, który przyjmuje nasze śmiertelne ciało, który staje się mały i ubogi, żeby nas zbawić. On jest z nami. Tak, z Nim na pokładzie, jak mówił papież, nasza łódź nie tonie. Moi drodzy, mamy więc dziś prawo do radości. Mamy prawo do nadziei. Mamy dziś prawo do wiary. Wiem, że w tym roku może nam być o to trudniej, podkreślił. Hierarcha wskazał, że wszystkie sanitarne obostrzenia i ograniczenia zatrzymały nas znów w naszych domach, trzeba zachowywać dystans społeczny. Te granice jednak, jak żadne inne, wyrażają naszą wzajemną miłość i odpowiedzialność. Świąteczny, bożonarodzeniowy czas jest przecież szczególną okazją do tego, aby otoczyć troską ludzi samotnych, pozbawionych rodziny, domu, chorych, cierpiących, także w sferze duchowej czy psychicznej, do czego, jak wiemy, pandemia tak często również się przyczynia. Tym bardziej potrzeba naszej wrażliwości i łagodności, zainteresowania i siły naszej modlitwy, powiedział. Potrzebujemy siebie nawzajem, potrzebujemy siebie nawzajem, a Pan Bóg potrzebuje naszych oczu i naszych dłoni, naszego serca i naszej miłości, z którą idziemy, zachowując wszystkie zasady bezpieczeństwa, do sióstr i braci. Niech nam nie zabraknie w tym roztropności i odwagi. Niech prowadzi nas miłość i odpowiedzialność, dodał. Hierarcha podkreślił, że ludzie wierzący nie powinni się bać, ponieważ, jak przypomniał, nowonarodzony jest z nami. Tak, On jest Bogiem z nami. Nigdy nas nie opuszcza. Idzie z nami, by nas wspierać. Trwa przy nas, by dodawać nam siły, wskazał. Niech Jego obecność przynosi nam światło w tych trudnych sytuacjach. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę więc nam wszystkim, aby Jego miłość i pokój wypełniły nasze zalęknione serca. Niech Jego obecność zrodzi w nas jeszcze raz ufność i nadzieję. Niech przynosi nam światło w tych trudnych sytuacjach, które przeżywamy. Niech wskazuje drogę i odważnie nas po niej prowadzi, mówił prymas. Tak jak Maryja i Józef, jak pasterze z Betlejem, przyjmijmy w Dzieciątku Jezus miłość Boga i zanieśmy ją do zagubionych, zasmuconych, do ubogich i cierpiących, do chorych, do samotnych, do nieszczęśliwych. Niech światło z Betlejem przeniknie nasze serca i napełni nasze rodziny i nasze wspólnoty łaską i pokojem. Życzę Wam wszystkim, w święta Bożego Narodzenia i w całym Nowym Roku Pańskim 2021, pogody serca i radości ducha. Błogosławionych, szczęśliwych, spokojnych Świąt Narodzenia Pańskiego, dodał. Życzenia prymasa Polski zostały opublikowane m.in. na stronie internetowej Archidiecezji Gnieźnieńskiej.